go on without me. Cześć. Pokażę wam dzisiaj, jak pograć sobie w Medal of Honor Allied Assault w koopie. Z koleżanką, z kolegą, czy tam, nie wiem, wujkiem, bla bla bla. Ten mod powstał już jakiś czas temu, natomiast jest aktualizowany. Jedyne co potrzebujecie, to Medal of Honor War Chest, który zawiera Spearhead oraz Breakthrough dodatek. I można tam po prostu rozgrywać kampanię z tych wszystkich jakby dodatków i z klasycznego Medal of Honor Allied Assault. Więc co trzeba zrobić, żeby pograć sobie w tego medala? Po pierwsze musicie ściągnąć sobie tego moda, gdzie link znajduje się w opisie mojego filmu. Kiedy to zrobicie, wypakujecie sobie jakimś tam programem, nie wiem, WinRarem na przykład. Ja używam WinRara. I teraz tak, macie te pliki, co nie? Wchodzicie sobie do folderu z grom. Moja gra znajduje się tutaj. I teraz te pliki, które wypakowaliście sobie z moda, musicie sobie wstawić do folderu MineTT. MineTT. To sobie kopiujecie, wklejacie sobie tutaj do folderu MineTT do gry. Oraz jeszcze Callbot. To sobie też zawartość tego folderu kopiujecie i wklejacie sobie do folderu z grom. No i co? No i ogólnie to wszystko, nie? Teraz sobie odpalacie medala. Wchodzicie sobie do folderu z grom i na przykład ja mam tutaj moch Breakthrough. Więc odpalamy sobie tego mocha. Odpala mi się oczywiście najpierw jakby wstęp, reklama, no że tak powiem. No i teraz ogólnie możecie sobie grać z kim tam chcecie. Ja tylko pokażę, jak się dołączyć do serwera, bądź jak po prostu stworzyć własny serwer. Jesteśmy w menu głównym. Wchodzimy sobie do wielu graczy, tak jakbyście grali normalnie sobie w multiplayera. I dajecie na przykład Start Game, żeby utworzyć swoją własną grę. I tutaj macie Hazard Modding Co-op Mode. Wchodzicie sobie tutaj. Tutaj możecie sobie napisać nazwę swojego serwera, maksymalna ilość graczy. Czy możecie, wiecie, strzelać do swoich, hasło, żeby ktoś na przykład z zewnątrz nie wszedł wam na serwer taką z dupy. No i co? Tutaj mamy jeszcze inne jakieś opcje. Wybieramy sobie mapę, na przykład pierwsze misje i sobie ustawiamy, nie wiem, tą. Na przykład ustawmy sobie tą misję. Ja sobie stworzę serwer taki z dupy, nie wiem, na przykład Siema, zatwierdź. No i już tworzy mi się serwer. Wbiłem, normalnie gracze mogą wbijać, możemy sobie robić misje. No i dobra, tak to po prostu wygląda. Natomiast jeśli jesteś drugą osobą, która chce dołączyć do serwera, to musi to zrobić tak: join game, dajesz sobie join, i teraz wpisujesz tutaj IP serwera twojego kolegi, nie? No i tak to działa po prostu. A natomiast jeśli chcesz sobie wejść na szybki serwer jakiś tam, bo są takie jakby główne serwery oficjalne z Hazard Moda, to klikasz sobie tutaj na Co-op Quick Connect, wbijasz sobie, poczekasz chwilę i zaraz wbije, jakaś kampania się na pewno załączy. No, poczekamy chwilę, zobaczymy, jak to będzie. Czy to będzie działać po prostu, nie? No i działa, dobra, wbiłem sobie na serwer. Jest to akurat kampania z bodajże Breakthrough medala. No i co? No i wszystko działa jak należy, więc ja się rozłączę. Tutaj możecie sobie nick ustawić i tak dalej. Polecam w ogóle wejść na Disco, na serwer Discord tego głównego twórcy moda, bo on tam często dodaje sobie jakieś aktualizacje, wiecie, fixy i tak dalej, i tak dalej. I link znajduje się w opisie tego filmu, a także w paczce, w pliku tekstowym, który tam zapisałem. Mam nadzieję, że pomogłem.
Ja oczywiście, wiecie, ja nawet bym udostępnił wam całą grę, całą paczkę, żebyście nie musieli się po prostu z tym brandzlować, ale no wiecie jak to jest, nie można tak robić. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej.